O co chodzi z tym całym director service? Już opowiadam. Director service to w wolnym tłumaczeniu usługa reżyserska. I narodziła się tak naprawdę w związku z tym, że nie chcieliśmy, aby to klient szukał fotografów i wideo, którzy pasują do jego preferencji, a raczej, żeby to on zdradził swoje preferencje. A poprzez usługę reżysera, ci wykonawcy dostosowali się do niego. Albo raczej, żeby to reżyser dostosował wykonawców do klienta. To ważne, bo tak naprawdę każdy z nas preferencje ma bardzo różne i ciężko jest dobrać się takim osobom, z takimi wykonawcami, żeby wszystko było idealnie spójne. A dzięki temu, że mamy klientów, pośredniczy tutaj w jakiś sposób reżyser, który Zbiera ten wywiad. Próbuje poznać państwa młodych, zrozumieć ich preferencje, a następnie przekładając je na język profesjonalistów filmowych i fotografów, jakby wytłumaczy im właściwie co chcemy konkretnego osiągnąć. Więc on tak naprawdę łączy te dwa światy, które chcąc nie chcąc naturalnie się rozjeżdżają zarówno słowno jakby słownictwem, jak i oczekiwaniami. Więc on je pięknie łączy. Reżyser nie tylko służy do tego, żeby połączyć te dwa światy ze sobą, ale także po to, żeby przede wszystkim, może nawet pomóc młodym, bo organizacja wesela, a słowo daje, już znam to z własnego doświadczenia to jest duża sprawa i tak naprawdę o większości rzeczy się nie wie albo nie pamięta, albo dowiaduje się w trakcie, najczęściej za późno. I Pewnym rozwiązaniem na to jest to, żeby zatrudnić wedding planera, który tak naprawdę rozwiąże ten problem, bo da nam pewne rzeczy do zrobienia. E, natomiast trzeba liczyć się z kosztem wedding planera. E, na dobrą sprawę, wedding planer często tylko informuje plus pomaga w kwestiach trochę papierologii, ale też e, jakby tych wszystkich ładnych małych rzeczy, które na ślubie, na weselu się znajdują, dekoracji, papeterii. I teraz klucz reżysera polega na tym, że on nie tylko łączy te dwa światy, między fotografami, wideografami, a e, nowożeńcami, jeszcze nie nowożeńcami, a właściwie na początku jeszcze e, narzeczonymi, ale także wspiera narzeczonych narzędziowo, pokazując im, co należy zrobić, aby narzeczeni bez Potrzeby zatrudnienia wedding plenera, mogli przejść przez całe wesele i ślub, przez organizację ślubu i wesela płynnie i bez większych problemów, a przede wszystkim bez większych zaskoczeń. Jak to robi? Po pierwsze, daje e, narzędzia. Narzędzia to znaczy e, Excel, w którym możemy policzyć wydatki, zaplanować je. E, ponadto daje listę to do i teraz. To jest być może największe za jakby narzędzie, które daje, ale w odpowiednich rękach, jeśli tylko będziecie chcieli z, nich, z niego skorzystać, jest właściwie całkiem sensownym e, substytutem do e, wspomnianego wedding planera, bo otrzymujecie listę zadań podzieloną na wiele kategorii i rozpisanych naprawdę do najmniejszych zadań. Czyli jeśli mamy e, zadanie w postaci druku, to rozpisujemy praktycznie każdy możliwy rodzaj druku, drukowanych rzeczy, projektowych. To, czy idziecie w stronę tego, że ten druk projektujecie samemu, czy też zlecacie to komuś. I to wszystko jest porozbijane w taki sposób, żebyście dzięki tym PDF-om, dzięki tym poradnikom mogli spojrzeć w to i zastanowić się: OK, jeszcze to, to i to musimy zrobić. Są też sugestie co do Terminów, w jakich to wykonywać i ile to zajmuje, bo to też jest yy, dosyć spore zaskoczenie, że kiedy organizujemy ślub, to nam się wydaje, że pewne rzeczy można zrobić szybciej, a najczęściej to się rozwleka. Ponadto mamy do czynienia z bardzo dużą ilością małych rzeczy, i tutaj bardzo trudno jest ocenić, jak dużo to wszystko zajmuje. A dzięki naszym narzędziom, które udostępnia Wedding Planner, możemy przez to przejść przez czas całej organizacji ślubu i wesela. Właściwie suchą nogą. I tutaj bardzo korzystne jest, jeśli państwo młodzi chcą z tego korzystać właśnie na przestrzeni całego tego okresu, bo najnormalniej w świecie wiele z tych zadań, jeśli chcemy wykonywać w ostatniej chwili, mogą się nie powieść. I dlatego warto robić je wcześniej, a wiele z tych rzeczy można zrobić wcześniej. Więc mamy takie rzeczy, ale mamy też e, możliwość podstawowych e, jakichś tam wydruków, apeterii bo chcąc nie chcąc kiedy mamy firmę foto wideo to mamy też ze sobą grafików i cały sztab ludzi, którzy na tym się trochę znają. Więc jeśli macie jakieś swoje preferencje i swoje gdzieś tam marzenia dotyczące tego jaki druk powinien być, a nie chcecie wydawać mnóstwa pieniędzy na wedding planera, a to naprawdę kosztuje dużo, to możecie też porozmawiać z nami, być może my mamy takie już przygotowane i możemy wam je udostępnić. Za naprawdę niewielką opłatą albo gratis, albo też możemy e, udostępnić Wam narzędzia, dzięki którym sami będziecie w stanie zrobić e, takie druki, takie wydruki, które będziecie chcieli. I to jest o tyle super, że tak naprawdę będziecie mogli je edytować, będziecie mogli z nimi robić wszystko e, i będzie to Wasze, spersonalizowane, i nie będzie to zależało od nas. My tylko damy Wam narzędzia, żebyście mogli zrobić to tak, jak chcecie, a jeśli stwierdzicie, że chcecie w tym pomocy, to my jesteśmy cały czas na miejscu. My, rozumiem, przez reżyserowie. Więc w wielkim skrócie e, reżyserowie, całe to director service służy do tego, aby wesprzeć państwa młodych zarówno w tym, aby oni dostali spersonalizowany reportaż poprzez dostosowanie, wybranie właściwych wykonawców, Właściwego stylu, właściwej narracji, właściwych dodatków pakietu i to wszystko można personalizować, ale także director service to jest opieka reżysera nad narzeczonymi, którzy organizują swoje wesele, dawanie im narzędzi i wsparcie ich w całym procesie po to, aby przejść przez to suchą nogą, nie zestresować się, nie nabawić się depresji, a takie przypadki też się zdarzały i po prostu się nie zmęczyć, bo po co? Więc w wielkim skrócie zachęcamy was bardzo do skorzystania z Director Service, które u nas w każdym pakiecie jest z zasady. No i dobrego dnia wam życzę i dobrej organizacji ślubu i wesela.